nigdy wcześniej tego nie robiłem, jest wiele wariacji tej potrawy. Tutaj będę korzystał m.in. z gotowej mieszanki przypraw do marynowania mięsa, ale także z warzyw i przypraw naturalnych, takich jak imbir. No i co my tutaj mamy? Tu mamy gotowy przepis, jednak ja go sobie pozmieniam. Może nie będzie wyraźnie widać, ale tutaj jest błąd, bo tam napisali 600 gram udek. A wiadomo, że chodzi o filety. No i zrobię słuszną porcję. Generalnie można kupić te rzeczy w promocji. I tak naprawdę wystarczy nawet na dwa obiady dla rodziny czteroosobowej przy tej porcji, przy czym koszt na osobę będzie grubo poniżej 10 zł. I teraz taka sprawa z imbirem. To jest dosyć droga przyprawa, ale niekoniecznie, bo na przykład będąc w sklepie można sobie takie kłącze oderwać i włożyć w woreczek foliowy. No i trzeba generalnie uważać z tą przyprawą, bo ma bardzo intensywny smak. To co? Będę działał dalej. Zarzuciłem dwa opakowania na tą porcję. Zaraz pomieszam i zarzucam do lodówki. Mięso zamarynowane. Włożę jeszcze tutaj w woreczek. Czas finalizować danie. Tutaj mamy wszystkie składniki, całej papryczki nie użyję, bo przyprawa sama w sobie, też marynata jest dosyć ostra. Nie użyję też całego imbiru i 1/3 wykorzystam do czegoś innego, a będzie to napój z wody z miętą. Wpadłem na taki pomysł, wszystko jest w domu, pod ręką. Tutaj na opakowaniu mamy liczne błędy, tak jak wspomniałem wcześniej, nie chodzi o udka, a filety. I tutaj dalej mamy na przykład, że tą przyprawę garam masala trzeba podgrzać na suchej patelni. Później w innym podpunkcie napisali coś innego. No i tak to właśnie wygląda. Dlatego ja tutaj zrobię to po swojemu. Tutaj działamy dwie pokrojone cebule, zaraz wrzucę kurczaka. Tak jak mówiłem, jest wiele opcji robienia tej potrawy. Ja dorzucę tutaj garść płatków migdałowych. Nie jest wcale aż takie drogie. Tutaj ta porcja kosztuje 2 zł z kawałkiem. Dorzucam pomidory. W moździerzu mam 4 ząbki czosnku, dosłownie kawałeczek papryczki. A także imbir. Roztarte przyprawy wylądowały w garnku. Goździki lądują w potrawie. W garnku przed chwilą wylądowało mleczko kokosowe, a także jogurt. I zostały jeszcze 2 składniki, czyli płatki migdałowe i to, o czym nie wspomniałem, a jest to kolendra. Kolejny składnik ląduje w garnku. I taki jest to efekt końcowy. Tak potrawa wygląda na talerzu. Dorzuciłem jeszcze trochę pietruszki i kawałki cytryn. Na pewno będzie smaczne. Jest to niedroga potrawa. Wbrew pozorom i polecam każdemu. Oczywiście serwowana tutaj w tym przypadku z ryżem. Zostało się trochę imbiru od potrawy tikka masala kurczaka i postanowiłem wykorzystać inne produkty, jakie mam w domu i zrobić na tej bazie orzeźwiający napój, a jest to mięta, która sobie rośnie na parapecie. Znalazła się też cytryna, a także pół ogórka. Wszystkie składniki łączę, zalewam wodą i dodaję opcjonalnie łyżeczkę cukru lub też miodu. I tak to wygląda i takim sposobem, jak mówiłem, mamy orzeźwiający
napój zrobiony ze składników, które zostały od obiadu i są tak naprawdę pod ręką praktycznie w każdym domu.